Cześć wszystkim, dzisiaj przechodzę do Was z zdobieniem, w sumie techniką zdobień. Znowu tu była z nogi mojego psa. Techniką zdobienia One Stroke. Może nie będę pokazywać tak w 100% krok po kroku co i jak do tego podejść, ponieważ fajnie też w sumie tak na kurs się wybrać, ale mam nadzieję, że chociaż troszkę Wam przybliżę i troszkę Was zarażę tą miłością, którą darzę to naprawdę tą technikę w tej chwili. Będziemy potrzebować pędzelek. Ja mam tu taki skośny akurat. Widać. On jest dosyć cieniutki. W moim przypadku jest to One Stroke 2 z Indigo. I tak, żeby przygotować sobie taki pędzelek, potrzebujemy go napić w bazie bądź czymś innym, bądź w topie. Ja używam bazy akurat Rubber Base Gel ze Słowianki. Tak jak widzicie, trochę go rozczochram. Też gdzieniegdzie może wyjść reszta koloru, którego używałam wcześniej. I teraz biorę sobie, kładę na wacik i ściągam takim, jak widzicie, złożonym wacikiem, żeby był dosyć płaski. Ok. Ja używam arterów ze Słowianki akurat, ponieważ one mają dosyć fajne napigmentowanie. I będziemy potrzebować, jeszcze tu troszkę mi zostało na pędzelku, sobie zmyję. Będziemy potrzebować właśnie ten pędzelek, jakiś podkład. Ja akurat używam tutaj czarnego, ponieważ uważam, że jest najfajniejszy kontrast, najfajniej to wygląda, ale możecie naprawdę na każdej jednej hybrydzie, na każdym jednym kolorze możecie to robić, wykonywać. I teraz pod kątem mniej więcej 45 stopni, nie na prosto, nie tak, tylko tak mniej więcej 45 stopni, najpierw nabieram sobie na tą krótszą końcówkę, nabieram sobie róż. To od Was zależy, jak mocno zanurzycie. Ja zanurzam tak na 3/4. Pamiętajcie, żeby nie dotykać dna. Dosłownie dna, jak widzicie, taki trójkącik nam się tworzy, żeby nie dotykać dna właśnie naszej podstawki. O tak, no nie mogę się wysłowić. I teraz na drugą końcówkę, tą dłuższą, nakładam biały, również po skosie, żeby też był taki, o, trójkącik, jak widzicie, coś takiego. Teraz biorę sobie, rozsmarowuję nasz kolor, trochę go blenduję. Nie za dużo razy, ale też nie za mało. I teraz pamiętajcie, żeby jak w tą stronę, jak obkręcam pędzelek, żeby biały był po tej samej stronie i też delikatnie sobie rozblendowuję. I jeszcze raz w drugą stronę. I ja, jako że jestem praworęczna i maluję nawet nie wiem od której strony, ale jako że jestem praworęczna, przyjeżdżam sobie jeszcze raz od siebie. 3 razy, nie na całą tą podstawkę, tylko tak króciutko, raz, dwa. Okej, co tu tyle włosów dzisiaj, no normalnie okres linienia się zaczyna. I tak, mam tutaj na czarno pokryte matem i przykładamy dłuższą końcówką na zewnątrz. Przykładam sobie nasz pędzelek, obojętnie w jakim chcecie miejscu. Może zaczniemy od czegoś prostszego. Jak widzicie, robię sobie taką linię. Delikatnie dociskam. Można sobie zaznaczyć płatki, gdzie chcemy, żeby te płatki się kończyły. Czyli tak, tu będzie następny płatek. Widzicie, mam dwie linie. Ogólnie jest dowolna dowolność, ile chcecie płatków. Mam 3 linie. Może uda mi się zmieścić 5. I jeszcze jedna. Jak mówicie, o, bo Ty obkręcasz tym tipsem, obkręcajcie dłonią klientki, naprawdę. Ja wykonuję takie zdobienia też u klientek, więc no, naprawdę takie obkręcanie bardzo dużo daje, jest bardzo dużym ułatwieniem. I teraz zaczynając sobie od jednej z linii, delikatnie, prawie w powietrzu, takimi małymi pociągnięciami nadaję kształt listkom. Nie wiem, czy uda mi się wyostrzyć aż tak blisko. Spróbuję. I nadajemy kształt listkom. Pamiętajcie, że ja na przykład tutaj biały chciałabym, żeby był na zewnątrz
I początek sobie trochę zaokrąglam. Końcówka krótsza. Mniej więcej, żeby trzymała się cały czas środka, pracujemy górą. Ale pędzelek musi być cały czas dociśnięty. Wyciągam. Pamiętajcie, środeczek jest cały czas, ta krótsza linia jest na środku. Jak widzicie, mamy tutaj taki fajny płatek. Ale chciałabym dojechać do tej linii, więc płatek powiększamy. Ciągniemy od tego naszego dzyndzla. Ciągniemy do naszej linii. Obkręcamy i sam czubeczek, ten dłuższy, ściągam do środka. Widzicie? Coś takiego. Naprawdę jest to mega fajna technika. Oczywiście widzicie, no to... No nie umiem jeszcze tak w 100% tej techniki, dlatego jeszcze raz sobie delikatnie przyjadę. Powolutku, na spokojnie, wszystko da się ogarnąć. Jak będziecie chcieli więcej zdobień tego typu, ja akurat pokazuję takie najprostsze, co można wykonać. Możecie zrobić nawet jeden, dwa listki, to i tak już będzie mega fajnie wyglądało. A uwierzcie mi, no moje klientki są zakochane w takich zdobieniach. To no naprawdę mogę pokazać Wam więcej. Jeżeli chcecie, nie ma żadnego problemu. Robię sobie teraz, zaczynając obok, tak jakby tutaj tworzę linię i od tej linii robię tak samo. Delikatnie zaokrąglamy krótsza część na środku i wyciągamy nasz listek i ściągamy teraz od środka, od góry tutaj troszkę jadąc, ściągamy go na dół, zahaczając o tą linię, którą stworzyliśmy na początku. Widzicie? Fajne, to jest naprawdę jest mega fajna technika. Będziemy później robić jeszcze jedną warstwę. Ja sobie tak przysmarowuję co jakiś czas, jak widzę, że już mi się kończy, to sobie dokładam koloru. I jeszcze raz tworzę. No teraz mi się więcej różu dało, mniej białego, ale to jest naprawdę, naprawdę akurat drobnostka tutaj. To zależy, ile chcecie właśnie mieć na końcówce tego białego, bądź czarnego, bądź nie wiem, jakiegoś innego koloru. Każdy kolor można sobie zrobić. Jeżeli boicie się, że coś dotkniecie, utwarcie sobie po każdym listku na spokojnie, nikt Was nie goni. Fajnie zrobić sobie właśnie takie linie pomocnicze na samym początku. Dobra. Ok, mam połowę listka zrobione i teraz ciągniemy sobie w dół. Ja nie mam jeszcze takiej wprawy w tym, tego typu zdobieniach. Zobaczcie, mam trzy listki, no ale ja się dopiero uczę i mam nadzieję, że będziecie uczyć się razem ze mną. Nie pokazuję jeszcze tak właśnie w 100% jak, co i w ogóle, bo no, ja udałam się na szkolenie i też bym chciała, żebyście się udali na szkolenie. Jeżeli chcecie wiedzieć, jakie szkolenie, to z chęcią Wam powiem, które, gdzie i za ile. Tworzę sobie tutaj kolejny listek. To już trochę mniejszy, bo oczywiście się nie wykalkulowałam, ale słuchajcie, jeżeli coś Wam nie wyjdzie, zawsze możecie powiedzieć, że tak miało być. Taki był plan. Zobaczcie, już tworzy się całkiem taki fajny, egzotyczny kwiat. Przesmarowuję sobie albo po tym, co tutaj już mam, albo po prostu tworzę jeszcze raz, czyli dokładam sobie kolorów. Został nam jeden listek. Jak widzicie, ja sobie tu obkręcam jak tylko mogę. Jeszcze jeden listek. Ja myślę, że to takie zdobienie już w sumie trochę przywołujące wiosnę. I wyjeżdżamy sobie do góry. I tutaj taki malutki mi akurat wyjdzie, bo no niestety mam problem z taką symetrią. Ok, i mamy tutaj, zobaczcie, gotowy kwiatek. Oczywiście, jeżeli chcecie mocniej napigmentowany, pamiętajcie, w ogóle, to jest najważniejsze. Utwardzam teraz minutę. Dlaczego tak długo? Z tego względu, że te artery ze słowianki mają bardzo dużo pigmentu w sobie. One są bardziej kierowane do zdobień, które są płaskie, a nie do zdobień, które są wystające, ponieważ no niestety, chcąc nie chcąc, one się nie utwardzają.
Nie utwardzają się, jeżeli zdobienia są właśnie typu ornamenty, ornamenty. No wiecie, te linie takie różne pozawijane. No niestety, no to się nie utwardza. Więc bardziej bym polecała jakieś multiarty, jakieś żele, takie typowo do zdobień, stamping żele też słyszałam, właśnie tam firma Noriko też ma bodajże bardzo fajnie, tylko no trzeba wypróbować albo podpatrzeć sobie na grupach, które mają jednak najfajniejsze napigmentowanie, dołożyć sobie teraz kolorku i robimy tak samo, kąt 45 stopni mniej więcej i rozsmarowujemy w jedną i w drugą stronę. Nie za dużo razy, żeby nam po prostu też ten kolor nie zniknął z tego pędzelka. Ok, i od siebie zakańczam. I teraz tak samo jak wykonywaliśmy te listki, przyjeżdżam jeszcze raz po każdym. Zaczynając tutaj tak mniej więcej jak sobie tą wyznaczałam linię, bo ja bym chciała, żeby one były mocniej napigmentowane jednak. Ewentualnie można też sobie poprawić kształt w tym momencie. I delikatnymi pociągnięciami ściągamy w dół. Już do Was wracam. Jak uciekłam? Nie, nie uciekłam. Widzicie? Jest różnica. Jest różnica, ten jest mocniej napigmentowany, bardziej widać ten kolor. Na tym nam zależy najbardziej, z tego względu, że jak już mówiłam, na czarnym naprawdę najfajniej wyglądają takie zdobienia kolorowe, że jest dużo pigmentu. Możecie sobie dołożyć naszych arterów, bądź jakichś innych żeli do zdobień. Fajnie właśnie, żeby one były, jak już mówiłam, mocno napigmentowane, z tego względu, że no fajnie, że to się wybijało i żebyście też się nie namęczyli, nie namęczyły właśnie za dużo razy, żeby przyjeżdżać, robić te warstwy, no bo chcąc, nie chcąc, za każdym razem i tak wychodzi inaczej, no taka prawda. Trochę tutaj za dużo różu dałam, zaraz sobie rozblendujemy do siebie i od siebie. Przejadę jeszcze raz, żeby tak fajnie połączyć te kolorki. Ok, i od siebie. I malujemy. Jeszcze trzy listki nam zostały. Jeszcze Wam pokażę taką sztuczkę moją, jak używać tych arterów do zdobień takich mniej płaskich. Takich bardziej wystających. Możemy ich je potraktować, że tak powiem, jako w sumie pigment. Czyli wymieszać go sobie z jakimś artem bądź, o widzicie, już dotknęłam. Dlatego właśnie to jest ważne, żeby utwardzać sobie, a ja jestem leniem i ja nie utwardzam. No cóż, trudno, no to tu będzie jeden po prostu taki wyjechany listek, że nie będę poprawiać 500 razy tego, bo ja wiem, że ja to zniszczę, dlatego no nikt nie jest idealny, każdemu może się zdarzyć, tak? Ja tu już mam za dużo różowego na końcówce. Zrobiłam to na odwrót, nabrałam produkty, ale już na tyle mam wprawę akurat w tym nabieraniu, że ja spokojnie jestem w stanie to ogarnąć. I jeszcze do siebie i od siebie. Dobra, i nakładamy na następne listki. U Was też taka pogoda jest okrutna. Nie, no to po prostu jestem załamana. Słuchajcie, gdyby nie mój kochany dziadek, to ja bym, no trochę za dużo tu dałam, nieważne. Ja bym nie ogarnęła po prostu, żeby przyjść do pracy, a dzisiaj miałam też klientkę, jak wiecie, no nie pracuję w sobotę z tego względu, że no ja w tygodniu bardzo długo pracuję. Trzeba sobie troszkę odbić, no ale no niestety sytuacja wyszła, jaka wyszła. No i musiałam przyjść w sobotę po prostu odpracować troszkę. Okay. Dobra, mamy, jak widzicie, 5 listków gotowe. Nie są one idealne, bo się uczę, naprawdę się uczę. Jeżeli macie możliwość, utwardzajcie sobie ze 2 minuty, nawet w lampie LED-owej, serio. Sobie tak przemyję tylko troszkę pędzelek. Pamiętajcie, żeby go tak wklinać, że no nie za bardzo go tak traktować, że tak powiem. No bo szkoda pędzla, naprawdę szkoda pędzla. Ja mam też takie ze słowianki.
cały zestaw pensji, ale no nie ma tam takiego wąziutkiego, którego na przykład używam do listków bądź innych tego typu zdobień. Dzisiaj wykonamy sobie takie, o widzicie, to są artery właśnie ze Słowianki, to już żółtego dosyć mało mam, ale uda mi się nałożyć. Ja i tak to wykorzystuję bądź przykładam z powrotem do pojemniczka, sobie takiego mam po ołówkach i mam właśnie taki pojemniczek, w którym sobie trzymam właśnie wszystkie te artery, zobaczcie, wszystkie artery, to się nie utwardza, to nie ma dostępu do słońca i ja sobie to przykładam po prostu, jeżeli tam już tego nie używam czy coś, to szkoda by było tego zmarnować, tak? Utwardzę jeszcze sobie 30 sekund, bo a dobra, minutkę sobie utwardzę. Teraz będę potrzebowała właśnie biały, bo wzięłam żółty arter, potrzebuję jeszcze biały żel do zdobień. Ja mam tutaj Multi Arta akurat, Classic White, cienki pędzelek weźmiemy. Te Multi Arty, no to można stosować właśnie na taką grubszą warstwę, tak? Bardziej takie 3D te zdobienia, coś w ten deseń. Ja sobie zobaczę szósteczka pędzelek. Szósteczka będzie w porządku. Ok. Wymalujemy kilka tutaj takich szczególików małych. No to szósteczka. No, powyginały mi się te pędzle. Mam straszny problem z pędzlami ostatnio. Pogubiłam te skówki wszystkie. Powyginały mi się w szufladzie i. A, szkoda gadać. No ale no cóż. Dobra, wzięłam sobie tak. Napoiłam go tutaj w bazie. Żeby go oczyścić, przygotować. Zaraz się do Was zbliżę. O, zobaczcie, teraz biorę sobie nasz biały tutaj Multi Art. To jest ten Multi Art. Może nałożę to czymś innym. Mam taki o, pędzelek. Biorę sobie trochę Multi Arta. Nakładam na mój holder i dodaję żółtego. Stosunek, no nie wiem, tak. Jedna doza żółtego na dwie dozy białego, coś w ten deseń. No i teraz mamy pewność, że on będzie się fajnie utwardzał, tak? To jest tak jak z pigmentami. Ja przynajmniej tak to traktuję jako pigmenty. Nie wiem, czy to prawidłowo, ale no mi jest tak wygodnie i ja wiem, że to się trzyma i wiem, że nic się z tym nie dzieje, tak? Więc okej. Okay. Już sobie wyciągam z lampy. Mamy utwardzonego naszego kwiatka. Zobaczcie, naprawdę mega, mega fajnie to wygląda, spróbuję wyostrzyć na kwiatku. Łapie? Łapie. Naprawdę mega, mega fajnie to wygląda i uwierzcie mi na słowo, jak zrobicie sobie takie zdobienie, to będzie hit. Teraz biorę sobie naszego wymieszanego na pędzelek i robię, słuchajcie, kropeczki, tylko kropeczki. Robię sobie najpierw taki okrąg dookoła, widzicie? Taki dookoła, mogłam tu domalować troszkę takich małych kropeczek. I zamalowuję, ale nie sam środek, słuchajcie, nie sam środek, tylko tak dookoła, żeby zrobić taki jakby okrąg, coś w ten deseń, coś takiego. No, dzisiaj jest zły dzień do nagrywania, coś takiego zrobiłam, co prawda za dużo trochę dałam, ale nie szkodzi. Możemy dołożyć sobie tutaj, żeby bardziej stworzyć taki okrąg, dosłownie samym czubeczkiem naszego pędzelka tworzymy takie kropeczki. Ok, utwardzam teraz w lampie. Ja utwardzam po 60 sekund, bo to jest jednak takie najbezpieczniejsze według mnie, szczerze mówiąc. Jeszcze chwilkę. Leje strasznie, leje wiatr. Śnieg co chwilę pada. No mówię Wam, to po prostu w którym mieście jest tragedia. Jest tragedia. Okej. Okay. Ja bym chciała jeszcze sobie wykonać takie linie dłuższe. Wezmę sobie pędzelek, tu mam dziewiątkę, czyli taką bardzo długą dziewiątkę. Sobie trochę go oczyszczę. Tu też od pigmentu jeszcze, od innego żelu do zdobień trochę jest brudne. Ale sobie oczyścimy, to nie szkodzi. I będę używała też tego żółtego wymieszanego z białym. Suchym bacikiem wycieram pędzelek. Będę używała też właśnie tego białego Multi Arta z żółtym arterem. I namalujemy sobie takie linie dodatkowo. Napajam mój pędzelek z każdej strony. I tutaj maluję sobie takie o, trochę więcej na czubeczku. Robię taką kluskę
i... No, troszkę nie wyszło, nie szkodzi. Coś takiego. Poprawię sobie. Nie powinnam tego robić, bo ja wiem, jak to się kończy. O właśnie. Wiem, jak to się kończy i jak się poprawia. Dobra, zmyjemy i robimy jeszcze raz. Nie ma problemu. Nie ma co się stresować. Staram się nie docnąć kwiatka, chociaż on jest utwardzony już. Ale wiecie, ja dla pewności, bo bardzo nie lubię takiej syzyfowej pracy, więc... no, oczywiście już wszystko ubrudziłam. Nieważne. Okej. Okay. Robię sobie najpierw kuleczkę z żółtego. Ściągnę sobie może ją tak do połowy tutaj. Mam coś takiego. I troszkę tutaj niżej i bliżej, żeby była krótsza. Wykonuję sobie też taką linię. Zrobię sobie jeszcze od dołu tak samo. Taką większą kuleczkę sobie nakładam na środek. Dociskam i teraz prawie w powietrzu jedziemy. Ok. I tutaj trochę krótszą linię. Robimy kuleczkę i prawie w powietrzu jedziemy. Zobaczcie. O, ja bym chyba uciekła z kadru. Co prawda tu mi troszkę nie wyszło, ale to nie szkodzi, nie szkodzi. Zamaluję to. No. Głupi się nie skapnie, mądry nie powie. Tak więc widzicie, mamy wykonane. W sumie to nie jest trudne zdobienie, jest ono proste, ale trzeba dojść troszkę do wprawy. Ja uważam, że każdy jest w stanie to wykonać, też po odpowiednim właśnie takim przeszkoleniu, jakby nie było. Ja trochę cicho mówię, bo tam koleżanka ma klientkę, nasza kosmetyczka. I tak pewnie mnie słyszy. No, nie chcę też przeszkadzać, bo już się nagadałam już dzisiaj wyjątkowo z drugą klientką. Jak nie widzieliście poprzedniego filmu, to zapraszam. Takie w sumie szybkie, nieszybkie uzupełnienie. No, całkiem śmiesznie było, ale jeden paznokieć, dosłownie jeden paznokieć robiłyśmy przez pół godziny, bo my to jesteśmy gadułe, ja muszę pogadać sobie, wiecie jak to jest, nie? No, ale nieważne, taki mały wypadek tam był i zobaczcie na ten plaster, nie? To jest po prostu hit. Jeżeli widzieliście ten plaster, to napiszcie mi w komentarzu, co na nim było. Teraz możemy takie zdobienie w sumie, bo było to malowane na matowym już kolorze, tak? Jeżeli chodzi o ten czarny kolor, to jedna warstwa z Jena, numerek 201, czarny bez bodajże. I możemy to teraz też zostawić w takiej formie, bo ten... Tak, bo to się nie klei, to się nic z tym nie dzieje, ewentualnie można troszkę przemyć. Można to zostawić w takiej formie, a że właśnie na tym macie jest zrobiony tutaj błyszczący ten kwiatek, a można pokryć to całkowicie matem i można też pokryć to po prostu błyskiem, tak? Ja myślę, że ja dam błysk, bo ja zazwyczaj robię te zdobienia. Jak chcecie zobaczyć inne moje, że tak powiem, tipsy z tymi właśnie różnymi kwiatami, które uczyłam się ze szkolenia, to... Proszę bardzo, zapraszam do poprzednich filmów. Tam pokazuję na filmie właśnie, bodajże poprzednim nawet. Poprzednim. O tak, nie na uzupełnieniu, tylko jeszcze wcześniejszym. Teraz sobie nakładam właśnie top błyszczący. To tam pokazuję właśnie moje tipsy z tymi zdobieniami. Tu jakiś paproszek mi się dostał, no ale no trudno. No. Już go nie wyciągnę. Pokazuję właśnie, jak się uczyłam, jakie zdobienia musiałam wykonywać. I naprawdę uważam, że są mega, mega fajne. Zobaczcie, teraz dopiero jak pokryjemy to, to dopiero wychodzi to wszystko, to całe zdobienie, ten kolor, bo czarny jest pod spodem i to jest mega duży kontrast z takim kolorem. Dobra. Jeszcze chwilkę, utwardzam sobie minutę. Zawsze więcej utwardzam sobie te wszystkie topy i tak dalej, bo no bo tak. Po prostu, because. Bigos, lubię bigos, jadłam bigos. Już sobie już to pozamykam. To oczywiście te artery, to ja mam tutaj basic box i mam maestro box. W każdym jest bodajże 6 kolorów. No i są różne, tak? Jeszcze teraz na takie neonowe poluję. Nie wiem, czy są, czy nie, nie ma, ale wydaje mi się, że chyba były. Na lato, słuchajcie, baby boomer, ombre, w ogóle tymi produktami, to jest petarda. To jest naprawdę petarda. Więc... No, polecam jak najbardziej z całego serca, bo są super. Jeszcze chwilka, 2 sekundy. Ok, zobaczcie, mamy gotowe zdobienie.
tutaj nieważne, tak miało być. Jak widzicie, no nie jest takie skomplikowane, bo to technika nakładania i dobrego rozkładania tego produktu na pędzelku oraz na tipsie bądź paznokciu, ale uwierzcie mi na słowo, ja nauczyłam się bardzo szybko. Z takich tutoriali, no nie za bardzo się uczę zazwyczaj, bo no ciężko jest mi po prostu, że tak powiem, załapać, co kto miał na myśli. Ale no, no udało się. Udało się i co? No mam nadzieję, że Wam się spodobało to zdobienie, że spodobał Wam się filmik. Jeżeli chcielibyście coś zobaczyć, dawajcie znać w komentarzu, ponieważ no kończą mi się pomysły. Kończą mi się naprawdę pomysły, a chciałabym też po prostu trochę urozmaicić swój kanał. Poluję teraz na aparat, taki bardzo fajny, aparat kamerę, no, że tak powiem, taki typowy dla blogerów, no ale no niestety nawet w internecie nie mogę go nigdzie dostać. No ale wtedy już myślę, że nawet będziemy mogli robić coś typu live. Co Wy na to? Jeśli ktoś jest za, to dajcie znać w komentarzu oczywiście. Zawsze czytam Wasze komentarze, staram się najszybciej, jak tylko mogę, odpowiadać na nie i nie wiem, jakieś rady, nie rady, wszystko, wszystko, tyle ile wiem, staram się pomagać. Tak więc, jeżeli podobał Wam się dzisiejszy filmik, zostawcie łapkę w górę, jeżeli Wam się nie podobał, łapkę w dół, chociaż mam nadzieję, że będzie to jednak taka wielka, wielka łapa w górę. Tu mam dwie, ale uznajmy, że to jest jedna taka wielka, wielka. No i co, zaznaczcie dzwoneczek, jeżeli chcecie być na bieżąco z moimi filmami w sumie, które wstawiam na kanał, będą Wam się wyświetlały w powiadomieniach zawsze. No i zasubskrybujcie mój kanał, naprawdę bardzo dużo to dla mnie znaczy, jest nas już tak wiele, jest ponad 7 tysięcy osób. No i co? Mam nadzieję, że nigdy to się nie skończy i zawsze już będziemy razem i ha, 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 takie trochę maniakalne to, co powiedziałam, ale nieważne, nieważne, słuchajcie, wiecie, że Was uwielbiam, ja Was, dosłownie Was kocham, więc no trzymajmy się tej wersji. To co? Dajcie znać w komentarzu, co następne i trzymajcie się, pa!